Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, zrobiłem ostatnio film, jak dzięki takiemu falownikowi zmniejszyć rachunki za prąd. Dzięki praktycznie tylko samemu falownikowi bez baterii. No i PV też trzeba do tego mieć. Film już ma ponad 100 tysięcy wyświetleń. Pojawiło się bardzo dużo pytań, także dzisiaj będzie druga część i będę Wam pokazywał, jak od samego początku ten falownik działa. I podobne jemu falowniki, bo to Chińczyki wszystko mają wiecznie to samo w środku. Czy będzie pracował z samą instalacją fotowoltaiczną, później jak z siecią, jak bez sieci. Dojdziemy do baterii, także taka dzisiaj troszeczkę zabawa, nauka i coś ciekawego. I słuchajcie, zacznijmy od całego zestawu, jaki u mnie jest. Konkretnie nie mówię, firmy są jakie są, bo taki sprzęt mam, ale magazyn energii LiFE po 4-10 kWh, to są 4 baterie, 25,6 V, 100 Ah. Do tego falownik jest 3,6 kW, 24 V, można mieć 48, jakie kto chce. Ważne, żeby ten falownik off-gridowy miał opcję pobierania jeszcze z sieci. Nie eksportu, ale dobierania z sieci, to jest bardzo ważne. Monitoring jest taki wstępny tutaj na falowniku, jak widać, czyli to, co pobiera mój dom. Sieć, widzicie, jest jak na razie w tym momencie odpięta. Z instalacji leci 1073 W, baterie się ładują, 30 A leci w baterię, ale ja mam też drugi monitoring tutaj, bo mam liczniki Zamela. To, co mi z sieci wchodzi, to, co wychodzi na moją już sieć, że tak powiem off-gridową. Tutaj mam podgląd właśnie, co się dzieje. Jak się dzieje, widzicie, 194 W leci do domu, że tak będę mówił, a na razie sieć jest odpięta, także jestem w pełnym off-gridzie i teraz się troszeczkę tym wszystkim pobawimy. A jeszcze do tego jest na razie taka minimalna ilość paneli. To może nie chodzi o to, są 4 sztuki, tylko tutaj jest 1,6 kW, bo to są 4 400, że tak powiem. Czyli mamy około te 150 V do jakiej takiej pracy tego układu. No i kąt nie jest na tą porę, bo kąt mamy tutaj około 60-70 stopni, a pasowałoby mieć teraz 20 na tą porę roku. Słonko przypieka, także słuchajcie, lecimy z tematem. Będę jechał od razu po kolei. Także tak, od początku. Słuchajcie, pobór jest, tak jak mówiłem, jakieś 181 W, czyli robimy pstryk. Pamiętajcie, jak coś przełączacie, rozpinacie baterię, wyłączamy falownik, zobaczcie, światło zgasło, bo tutaj ta linia jest właśnie tutaj off-gridowa. Tutaj specjalnie sobie pociągnąłem przedłużę, żeby jakiekolwiek światło tu mieć. Także wypinam baterię, słuchajcie, i zostajemy już tak naprawdę na samej fotowoltaice. Liczniki też pogubiły wszystko, bo zgasło całkowicie zasilanie, także ciekawe, jak to się będzie szybko odnawiało. I odpalamy. Odpalamy dom. Poszedł. Słuchajcie, lecimy na samej PV-ce. Na start po 700 W start, bo teraz tam jeszcze lodówki, są inne rzeczy pod tym wszystkim, ale wystartowało 700 W na starcie, już wzięło. Za chwilę to się unormuje, widzicie, już mamy. A nie, jeszcze się nie normowało, ale okej. O, a jednak nie, jednak coś chyba mu za dużo i myśli, coś mu nie pasuje. Także robię to na bieżąco, słuchajcie. Ja Wam powiem od razu, nie polecam spinania samej PV-ki do takiego falownika, bo to jest właśnie niestabilne źródło. Zobaczcie, było 700 W, 1000 W idzie z paneli, pochodziło wszystko, chwilkę rozłączyło, także przyjdzie chmura, wszystko Wam rozłączy, później z powrotem pójdzie chmura, załączy Wam z powrotem i bardzo dobrze, że się teraz wyłączył, bo ja mówię, ja nie polecam. Także polećmy teraz, dajmy mu sieć. Jest sieć, poszedł w bypassie i to jest właśnie ważne. Teraz odpaliły się obydwa liczniki energii. Ja mówię, bardzo dobrze, że zaczął kombinować bez sieci, bo musi być, powtórzę jeszcze raz, stabilne źródło. Albo sieć zewnętrzna, stabilne źródło, albo baterie. PV jest tylko dodatkiem.
Jakby było mniejsze obciążenie, może by działało. Nie będę już do tego wracał, nie chcę uszkodzić falownika, także lecimy, słuchajcie, dalej. 2,6 W, 1,6. Mamy teraz małe obciążenie, bo lecimy na bypassie, czyli co trzeba zrobić? Sztucznie go dociążymy, słuchajcie. Adziamu. Kilowat z farelki. Było około 1000 W przedtem. Z PV-ki, zobaczcie, od razu z PV-ki się podniosło, 1051 W. Tutaj mamy 1000 W poboru. Ja tym licznikom bardziej wierzę. Ciekawe, czy już się, o, ładnie. Pobór sieci. Z sieci pobieramy 100 W. Słuchajcie, 100 W, 80 W to jest minimum, że on pobiera z sieci, nawet jak jest instalacja fotowoltaiczna, bo to jest jego, tak mi kolega właśnie powiedział, bo tego nie ma w żadnej instrukcji. To jest jego zabezpieczenie przed tym, żeby nie oddawał do sieci, czyli on cały czas sobie podbiera, ile mu właśnie potrzeba podebrać tej energii. No jeśli będziemy pobierać na przykład na 10 W, to on będzie tylko 10 W pobierał, tylko chodzi właśnie ta górna granica pobierania z sieci, jeśli mamy dodatkową PV-kę. Także leci, słuchajcie. Ale dalej nie ma tego pełnego. Nie, jest 1067 i tak nam tutaj skacze sobie ładnie. Moment, bo już się z tymi sieciami pogubiłem. 1,1 kW pobieram. 1,2 kW. Z PV-ki idzie jakieś 1090 W. A tutaj mam pobór 120 W, także no mówię, on się trzyma mniej więcej w tym zakresie takiego właśnie fajnego poboru. Także stabilne jedno źródło jest, ale teraz polecimy z baterią. Tylko żeby dopiąć baterię, nie robimy tego na sztywno, pamiętajcie. PV-kę sobie możecie dopiąć, sieć możecie dopiąć, bo sieć to też musi być tak zrobione, że sieci może braknąć, prądu nie ma, jest nie ma, prawda? W PV-ce jest nie ma. A baterii raczej jest, aż się rozładuje, to wtedy już jej nie ma i amen. Także wyłączę go pod obciążeniem. Zobaczymy, co się stanie. No, coś się stało, coś się wyłączyło, prawda? Odpinamy sieć. Sieć nas nie interesuje. Baterie na sztywno. Zawsze przeważnie żarówkę tutaj daję, żeby te kondensatory się podładowały. Ale dzisiaj na to nie ma czasu, także mamy baterię wpiętą. Zapinamy falownik z powrotem. Coś musiał pomyśleć chwilę. Jest, widzi baterię. Z baterii 70 A na start poszło. Dopina instalację fotowoltaiczną. I od razu PV-ka się ładuje i spada pobór z baterii. Z 70 A na 28 A leci. I 0 A także. Udało się pokryć, zobaczcie, w tym momencie nie ma, moment, musimy się uruchomić monitor energii, ale w tym momencie, zobaczcie, praktycznie nie pobieram z baterii. Moment, jeszcze podepniemy mu multimetr, bo ja te parametry, co tu są, to takie troszeczkę zgubione, a tutaj będziemy widzieć, o, gdzie lecisz. 2 ampery leci nam, 2, 2,5 ampera nam leci z baterii, bo na minusie, czyli wychodzi z baterii, 3 ampery. Jakieś 3 ampery, bo pamiętajmy jeszcze, że falownik pobiera 35 W na swoją pracę. No i leci teraz. Praktycznie pokrywam całą tą farelkę, te 1007 W dokładnie mówię. Wyłączyłem mu prąd. O, jest, dobrze, znalazł się. I tak, dobra, sieci już nie mamy. Sieć jest zatknięta, czyli to jeszcze zostało w pamięci. Leci nam 1113 W teraz. Do mojej sieci tak naprawdę zużywam, no cały dom jest pod to, znaczy oświetlenie domu i wszystkie te linie, co mam, prosta farelka, plus jeszcze się akumulator ładuje i praktycznie na 5-6 amper pokazuje, a teraz się wyrównał. 5 amper jeszcze podbiera z baterii, brakuje mu. No więcej nie wyduszę z PV-ki, jakby było z 1200 W pewnie by się wyrównało, ale no cały czas mówię, że PV-ka pokrywa 90% całości. Reszta albo podbiera bateria, albo inne rzeczy. Bo teraz w tym momencie, jak wypnę farelkę, to będziemy lecieć, będziemy ładować baterię. To kolejny temat, prawda? Wyłączyło nam się jakieś urządzenie w domu, prądożerne, że tak powiem.
No i zobaczmy teraz, co się dzieje. I leci 30 amper, ale już do baterii. Ładujemy w tym momencie baterię. Zakres mi się skończył. Moment, DC. Muszę go nie zerować. Leci 30 amper, leci teraz do baterii. Bateria jest ładowana. 26,9 V, także chwilę, moment się naładowałem. Troszeczkę rozładowałem ten magazyn, bo jest praktycznie non-stop naładowany, bo nie mam czym go rozładowywać teraz w tym momencie. I ładnie sobie nam tutaj teraz ładuje baterię. Naładuje na, dojdzie nam do 28,5, mam ustawione tyle. I wtedy tylko instalacja fotowoltaiczna będzie dobijać to, co zużywam na bieżąco. Baterie będą stały w miejscu i będą czekały, aż przyjdzie chmura albo większe obciążenie. No i tyle tak naprawdę, słuchajcie. Także tak to wygląda na daną chwilę. Także w ramach podsumowania sprzętu, pamiętajcie, nieważne czy taki, czy inny, z PV da się, może by dłużej chodziło, krócej. Ja nie będę kombinował tutaj z tym, bo dla mnie jest ważne, że musi być, powtórzę jeszcze raz, musi być stabilne źródło, albo sieć, albo bateria dla prawidłowego działania tak naprawdę tych wszystkich falowników, bo nie wiadomo, ile to wytrzyma, ile się będzie włączało, wyłączało i nagle jakiś układ nie wytrzyma, nic nie zrobi. No. Jednak to jest stworzone niby do działania, bo wiele osób pisze, że działa i na samej PV-ce. Proszę bardzo, wiele osób próbowało, tak jak mówię, zapinać na obciążeniu baterię. No i później w filmach wyszło, że się falownik zjarał, także no. Pewne rzeczy trzeba pilnować, bo później jest płacz, nie działa, ja nic nie zrobiłem. No sorry, jakieś tam mniej więcej granice bezpieczeństwa tego wszystkiego. No i tyle, co mam wam powiedzieć. Dalej to działa. Dopięte z siecią, działamy normalnie tak jak działamy. Najlepiej nawet, ja tak mówię do kogoś, jak ktoś chce sobie tak właśnie, żeby, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to jeszcze bardziej ekonomicznie działało, prawda? Rano sobie go włączyć, wieczorem wyłączyć, można do tego układ zrobić, prawda? Też agregat sieć, stycznik automatyczny, że ten falownik tylko działa w dzień, kiedy mamy światło słoneczne, w nocy, żeby tak naprawdę nie pobierał na własne potrzeby, nie? Bo on cały czas te 35 W, moja wersja 24 V, 48 V wersje pobierają około 50 W, żeby przez noc nie ciągnął, prawda? I można zrobić układ też prosty na takim przełączniku automatycznym. Rano nam się załącza, wieczorem nam się wyłącza i sobie to, że tak powiem, działa. Mówię wszystko w kwestii kto jak to chce. Ogólnie ten zaskoczył, później się wyłączył, coś mu nie pasowało. Nie mówię, bardzo dobrze się wyłączył. Sieć albo bateria. Myślę, że na dzień dzisiejszy rozwiałem wszelkie wasze wątpliwości. Jak nie, to odpalcie w komentarzach dalej, coś będziemy kombinować. Także pozdrawiam was serdecznie, słoneczka życzę, trzymajcie się, cześć.